zrezygnować. Najwyraźniej podziałało. Andrzej Stelmach, panie Andrzeju, od kapitana zacznijmy. Rzeczywiście podziałało to, co mówił Hubert Wagner? Ja myślę, że no, troszeczkę w tej psychice na pewno podświadomości jest coś takiego, że jeśli się czyta w gazecie publicznej na ten temat, w reprezentacji jesteśmy trzonem, można powiedzieć. Na pewno to podziałało, ale z drugiej strony ja sobie tak myślałem, że nie można tak tylko i wyłącznie, że jak się nie zdobędzie Mistrzostwa Polski, zrezygnować z młodych ludzi, którzy po prostu chcą pracować i chcą odnosić sukcesy i myślę, że to trener wyjaśnił, tak do końca Kuber, nie... To tak było na wyrost? Jak ja bym wszystko teraz powiedział, to oni by wszystko wiedzieli. Rozumiem. Andrzej Stelmach, mam serdeczną prośbę do kapitana o przedstawienie zawodników, bo kibice interesujący się siatkówką doskonale was znają, ale sportową niedzielę oglądają nie tylko kibice siatkówki. Bardzo proszę. Tu blisko mnie Fabian Matyja, rozgrywający pierwszy rok w zespole. Piotr Gruszka, uniwersalny zawodnik, drugi sezon w AZS-ie. Damian Dacewicz, środkowy bloku. Dla przyjaciół Fasol. Koło Damiana Michał Hadała, przyjmujący. Dla przyjaciół Bombiarz. Dawid Murek, pierwszy rok w zespole. Dobry początek. Górny dobry rząd koniec. Teraz. Za moimi plecami Robert Prygiel, zawodnik atakujący, Krzysztof Śmigiel, podobnie jak Robert atakujący, Leszek Kurowski przyjmujący, pierwszy rok w zespole, Marcin Nowak najwyższy zawodnik w zespole, tak samo środkowy i Oktawian Krzyżanowski, środkowy bloku, w tym roku troszeczkę mniej się pokazywał, gdyż trafią go kontuzje. Najmłodszy zespół naszej siatkarskiej ekstraklasy, średnia wieku, jak wyliczyli moi koledzy, 21,5 roku. Najwyższy zespół siatkarskiej ekstraklasy, 2 m 1 cm. No właśnie, skoro mówimy o tych naj, to może jeszcze raz kapitana poproszę. Kto najwyższy, kto najniższy, kto najstarszy, kto najmłodszy? Tu może w telewizji tak nie widać. Najmniejszy zawodnik Fabian Matyja. 1,80 m. 1,80 m. Najwyższy? Najwyższy. Mirek, pokaż się. Marcin Nowak. Marcin, przepraszam. Długi. 2,15, proszę państwa. No, drugi... Najstarszy Andrzej Stelmach, to może ja powiem. A teraz całą piątkę macie graczy z 77 roku urodzenia. Tak, no to jest. Pokażcie się panowie, bo tutaj już część widziała, ale i słusznego Michał, wzrostu jest Michał, to piątka. Piotrek, Leszek, Fabian. Dobrze, to tak. Teraz przejdźmy do konkretów. Panie trenerze, czy to prawda, że mówił pan o tym, żeby rozstać się z zespołem, że może ktoś inny, że może inne metody treningowe, bo czytałem takie enuncjacje prasowe. Tak, ja również czytałem takie informacje. To by było bardzo dziwne, żeby po 20 latach trenerki w jednym klubie w AZS-ie rezygnować w takim momencie, gdzie wierzyłem gorąco w to, że ten młody zespół jednak udowodni sobie przede wszystkim, że powalczy i zdobędzie Mistrzostwo Polski. Tak się stało. Mówi